Uzdolniona muzycznie młodzież po raz trzeci mogła wziąć udział w regionalnym festiwalu piosenki europejskiej Śpiewanie na bieganie. Śpiewanie w bieganie to już tradycja w trzecim liceum ogólnokształcącym imienia doktora Władysława Biegańskiego. Pierwsza edycja festiwalu piosenki europejskiej odbyła się 3 lata temu i jest kontynuowana do dziś. I to z coraz większym sukcesem. Zainteresowanie w tym roku jeszcze większe niż w zeszłym roku. Muszę powiedzieć, że mieliśmy 64 zgłoszenia. No i ze względów czasowych musieliśmy ograniczyć ilość wykonawców do 37 w sumie, a więc do 2 w każdej szkole. Konkurs zawsze kierowany był do gimnazjalistów, jednak od tego roku z racji reformy szkoła przyjmowała również zgłoszenia uczniów i uczennic klas 7 szkoły podstawowej. Repertuar dowolny, byle nie w ojczystym języku. W tym roku jest kilka utworów naszych polskich wykonawców, Marka Grechuty czy Michała Szpaka, śpiewanych oczywiście w języku obcym. Bo te języki to język, głównie język angielski, taki uczniowie wybierają. Jest kilku wykonawców w języku niemieckim, no i kilku w języku francuskim. W jury w tym roku, jak co roku zresztą, mamy profesjonalistów, muzyków, w tym panią Zofię Gawryś, pana Jana Brezińskiego, a także po raz pierwszy w tym roku wokalistkę naszą lokalną z Częstochowy, Weronikę Zielińską, która też może się poszczycić wieloma osiągnięciami. Cel konkursu: promowanie szkoły i przede wszystkim promowanie nauki języków obcych.